Cześć, witajcie z tej strony ekspert i tym Was w kolejnym odcinku Kanal Minus. I w tym odcinku omówię TVPHD. TVPHD to jeden z kanałów ogólnotematycznych telewizji polskiej, uruchomiony 6, 6 sierpnia 2008 roku. Czyli w tym roku stacja ta obchodzi 10-lecie. Stacja ta została uruchomiona ze względu na letnie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie 2008 i emitowała tylko konkurencję z tej imprezy sportowej. Dopóty nie zaczęły dochodzić takie sporty jak piłka nożna czy koszykówka, aż w końcu doszły do tego seriale, filmy i teleturnieje. 1 września 2014 roku kanał ten miał być zastąpiony kanałem TVP Premium HD, lecz. Ostatecznie wycofano się z tej decyzji. TVP HD nadaje w jakości 1080i, lecz zapowiadano nadawanie w, w 720i. Może, obecnie można go oglądać na satelicie Hotbird w paśmie kodowanym. Kanał ten również był nadawany na satelicie Astra w paśmie niekodowanym, lecz w okolicach 2014 roku zdję zdjęto go z tej satelity z powodu braku środków finansowania nadawania tej stacji przez Telewizję Polską. Paczka niekodowanych kanałów Telewizji Polskiej była nadawana w MPEG4. Z powodu praw autorskich musiała być zakodowana. Do od 18 czerwca 2009 roku TVP HD można było oglądać na naziemnej telewizji cyfrowej z nadajników z Warszawy, Poznania, Zielonej Góry, Żagania i Krakowa. Programy emitowane w tej telewizji to Rancho, Ojciec Mateusz, The Wall Wygraj Marzenia, Korona Królów, Rodzina KPL, Okrasałamie przepisy, Wojciech Cejrowski Boso Przez Świat, Kocham Cię Polsko, Ja to Mam Szczęście, Kariera Nikodema Dyzmy, M Jak Miłość, na Sygnale, Zagadka Hotelu Grant, Alternatywy 4, Wspaniałe Stulecie, Małkowicz w Podróży, Stawka Większa niż życie, Wojenne Dziewczyny, Pensjonat nad rozlewiskiem i wiele, wiele innych. Logo tej stacji od początku istnienia do dziś to logo TVP ze stylistycznymi literami HD po prawej stronie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o TVP HD. Ja Wam dziękuję za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Kanal Minus.